Hej, zgadza się, nareszcie nagrałam odcinek i nareszcie nagrałam ocenę. Tym razem już bez ponownej prośby wysyłania zgłoszeń. Mam nadzieję, że już więcej takich przerw nie będzie. Jeżeli tak, to możecie mi dać po dupce za to, bo no wiem, że się opierniczam, tak? No, więc może już nie przedłużając, bo wiem, że nikt nie lubi za długich wstępów. Po prostu powiem, że no już przechodzimy do oceny. Pierwszą osobą, która się zgłosiła, znaczy pierwszą, którą będę teraz omawiać, jest bezimienna, czyli osoba, która już kiedyś wysyłała rysunek do oceny. I to właśnie podkreśla to, jaka jest częstotliwość odcinków, bo to już minęło pół roku. Także to jest trzeci odcinek. No. I to jest drugie pojawienie się bezimiennej. Tak jak zawsze zacznę od jakichś zalet, prac, które dostałam, to jest, że na przykład rysuję dużo nadal scenarii, bo kojarzy mi się, że wcześniej też jakoś eksperymentowała i tutaj mamy rysunek sobie ze scenarią, no dalej nie ma. Mam zanotowane, że też bawi się techniką oraz danym medium i digitalem w tym przypadku. Jak widać, tutaj mamy bardzo dużo różnych ciekawych sposobów. Na przykład tutaj też mamy ciekawe światło. Nie jest to takie standardowe światło, jakie jest na większości rysunków, czyli tego typu mniej więcej, że w sumie to nie wiadomo skąd jest źródło światła, ale postać jest jakoś wycieniowana. A tutaj mamy światło od dołu. Tutaj też mamy trochę inne i tak dalej, i trochę inne techniki. Tutaj na przykład mamy taki lineless, tak zwany. Tutaj mamy znowu line art, światło też z jednej strony. Tutaj całą scenerię. I teraz to, na co czekałam najbardziej, to czego najbardziej oczekiwała bezimienna. Znaczy, no jeszcze dodam, że progres jest, tak. Progres jest. Był w sumie widoczny już krótko po pierwszym odcinku, w którym się pojawiła. A tak, co do moich uwag, to prosiła mnie o zwrócenie uwagi na skrót perspektywiczny. Na początku musiałam, szczerze przyznam, musiałam sprawdzić, co to jest, ale na szczęście okazało się, że no mniej więcej staram się to stosować, wiem mniej więcej, na czym to polega, więc nie jestem aż tak niekompetentną osobą, aby nie wiedzieć, o czym mówię. I moja uwaga jest taka, że nie wiem, czy to robisz na oko, czy starasz się wkładać postacie do takich niewidzialnych pudełek, ale no, jest taka bardzo ważna sprawa, mianowicie jedno pudełko nie wystarczy. Musisz mieć dużo więcej linii pomocniczych, żeby ogarnąć tak skomplikowaną pozę jak tutaj na przykład, bo tutaj bardzo mocno poleciały proporcje w tym miejscu. Tutaj w ogóle noga się nie odcina w żaden sposób od brzucha, szyja zniknęła całkowicie i ubranie też no, nie układa się tak jak powinno. No i generalnie no, nie wygląda to jakoś super, jeżeli mamy zwrócić uwagę akurat na tą jedną konkretną rzecz. Tutaj, no jest okej. O co mi chodzi z tymi pudełkami? Możecie to znaleźć w wielu poradnikach, mianowicie to się też podpina pod bryły, czyli umieść postać w pudełku, żeby łatwiej ogarnąć perspektywę. I nie jestem pewna, on chyba miał leżeć tak, wiecie, że to jest bliżej. Nie jestem pewna, czy o to dokładnie chodziło. Czy takie miało być rzutowanie na postać, no ale po prostu trzeba dorobić więcej linii, które by mogły, więcej takich pudełek w środku, które by mogły sprawić, że no, będzie to łatwiejsze do zrozumienia, łatwiejsze do przedstawienia na rysunku. No bo tak jak już mówiłam, to nie jest doskonałe w tym momencie i dałoby się to zrobić lepiej. No i właśnie też przez to, jak zostało to narysowane w tym momencie, nie jestem pewna, co to miało przedstawiać. Znaczy, domyślam się, ale tutaj na przykład plecy chyba mocno uleciały. No w każdym razie musisz zastanowić się, jakie linie pomocnicze byłyby w stanie ci bardziej pomóc, żeby to zrobić lepiej. I przeanalizować na pewno więcej zdjęć, bo akurat skrót perspektywiczny jest dość trudny. W ogóle wam nie wytłumaczyłam, czym jest skrót perspektywiczny. Może wam pokażę na podstawie tego innego rysunku, bo tak jest chyba najłatwiej. Tutaj mamy skrót perspektywiczny w stylu ta część ręki całkowicie znika. Nie ma jej. Znaczy, no nie ma. No po prostu jest tak skrócona, bo to wynika z perspektywy i tego, że
dłoń jest skierowana prosto w obiektyw i dzięki temu ciało może się trochę zniekształcać. To też pojawia się na przykład w tym miejscu. Mam nadzieję, że rozumiecie. Jeżeli nadal nie wiecie, no to możecie poszukać w Google'ach. No ale no jak na ironię, mam dzisiaj chyba kiepski dzień na tłumaczenie takich rzeczy, w ogóle tłumaczenie czegokolwiek. No ale jak już mam zrobić odcinek, to zrobię, tak? Bo jak będę się dalej obijać, to chyba nie zrobię tego nigdy. No i jak nie znajdziesz orewki, to zostaje zawsze opcja zrobienia sobie zdjęcia. Jakkolwiek to głupio by nie brzmiało, nawet jeżeli zrobisz to przez rodzicach, nie wiem, ustawisz się z bardzo dziwną miną przy lustrze i rodzice będą na ciebie patrzeć tak trochę krzywo, to możesz się wytłumaczyć tym, że jesteś artystą i tworzysz i potrzebujesz tego. Mnie się nawet zdarzało prosić rodziców o pozowanie, także wiecie, to jest... Robienie sobie zdjęć to jeszcze nie jest jakiś ekstremalny poziom. Druga uwaga, jaką sobie zanotowałam, to, że musisz jeszcze raz rozpracować to, jak działa szyja. I też mam zanotowane, że muszę zrobić jakiś szkic. No i jako rysunek, na którym mam zamiar pobazgrać, jest właśnie ten. Bo tutaj mi się to rzuciło w oczy, bo na przykład na tym rysunku, jak już mówiłam, uciekła całkowicie szyja. Ona się powinna tutaj pojawić, mniej lub bardziej, ale no... No nie ma jej w ogóle. I o co mi chodzi? No o to, że tutaj wygląda to strasznie płasko i to jest rzecz, na którą już zwróciłam uwagę jednej mojej koleżance. I ja nie wiem, skąd to się bierze, nie wiem. Nie mam pojęcia, kto wpada na taki pomysł, ale te szyje na tym schemacie wyglądają bardzo płasko. I ja nie potrafię wytłumaczyć w żaden sposób, co dokładnie idzie źle, ale teraz po tych poprawkach wygląda to chyba ciutkę lepiej. Po prostu znika całkowicie kark. Nie ma karku w ogóle, bo ta linia jest po prostu źle umieszczona w tym przypadku, ale u mojej koleżanki po prostu to było umieszczone niby dobrze, ale wyglądało to źle i miałam takie mieszane odczucie bardzo co do tamtego rysunku. No i tutaj już jest trochę lepiej i dzięki temu, że przesunęliśmy ten mięsień, nie jestem pewna, co to jest w ogóle. W każdym razie to jest taka część szyi, która się najczęściej wysuwa na widok, kiedy się ją przechyla w bok faktycznie. Aczkolwiek wiele osób jakby źle ją umieszcza i umieszcza ją jakoś właśnie na gdzieś za karkiem, nie wiem. Bardzo dziwne rzeczy się z tym dzieją, a tak naprawdę to się znajduje jakoś przy boku szczęki i się nie wybija w taki sposób, tylko właśnie dość subtelnie i nie całkowicie, nie do końca, nie do samych obojczyków. To jest właśnie też sprawa jak z tym przedstawieniem obojczyków, o czym mówiłam z Krzysztofem w starej edycji oceny bardzo intensywnie. Czyli, że obojczyki nie zawsze są widoczne u człowieka i one nie powinny być zaznaczane jak najważniejsza część rysunku, czyli w taki sposób na przykład. Tutaj jest ok, są w miarę subtelne i tak samo powinno być z tą częścią. I ona też nie powinna być zawsze widoczna, ale po prostu ze względu na taką pustkę, która w innym przypadku po prostu jest, pojawia się w tym miejscu, to jednak artyści starają się to zaznaczyć. No ale no niestety większość robi to źle. I wyczucie pojawia się w momencie, kiedy zaczyna się rozumieć, jakie właściwie są części tej szyi, jaka tam jest struktura, co sprawia, że szyja wygląda tak, dlaczego szyja działa w taki sposób, a nie inny. Także no po prostu przejrzyj sobie jakieś rewki, poradniki, popatrz na swoją. Moim zdaniem obserwacja samego siebie jest najlepszą drogą nauczenia się pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o anatomię. To może później. Regularnie rysujesz ogony w złym miejscu. I to mi się rzuciło w oczy już tutaj na przykład. Ten ogon wyrasta w sumie nie wiadomo skąd, bo ten... Nie wiem, to jest chyba wilk. On sobie leży i ten ogon, jak można się domyślić, wyrasta mniej więcej stąd. Z tym, że... Pamiętajmy o tym, że ogony są przedłużeniem kości ogonowej, no znaczy no w tym przypadku to jest po prostu kość ogonowa i ona z reguły idzie w dół i nie może iść pod kątem prostym w bok, więc to ułożenie jest trochę bez sensu według mnie i powinno to wyglądać jakoś tak. Ten ogon powinien wystawać mniej więcej w tym miejscu, żeby wyglądał naturalnie, bo on jest jeszcze przymiażdżony przez konar drzewa.
przez co no też trochę to zmienia jego kierunek, tak jak tutaj. I co może pomóc w prawidłowym umieszczeniu ogonu? No to jest bardzo proste. To, co zrobiłam przed chwilą, może ktoś już zauważył, o co mi chodzi. Mianowicie, należy narysować krzyżyk, nawet ja z tego korzystam, krzyżyk w miejscu, gdzie kończą... No tak, na wysokości pośladków, no po prostu za postacią, ołówkiem albo na szkicu, no to zależy. I w ten sposób właśnie możemy sobie narysować ogon. I w ten sposób możemy dojść do wniosku, że ogon powinien być ułożony jakoś może tak, ale na pewno nie w ten sposób, bo w ten sposób to jest coś takiego. Szczególnie, że ten ogon nie jest gruby przy nasadzie, nie wygląda o tak, bo tak to by jeszcze uszło, gdyby ten ogon był taki gruby. Ale nie jest, dlatego takie ułożenie nie ma sensu i nie powinno się tak robić. Sytuacja identyczna jest w tym miejscu. Ogon powinien, jeżeli już chcemy iść w podobne ułożenie, to powinien wyglądać o tak. Sądzę, że już rozumiecie, o co mi chodzi. To jest bardzo prosty trik, że tak to można nazwać, bo takie banalne rzeczy, a jak ułatwiają roboty. No i tak jak już mówiłam, ja sama to polecam, sama z tego używam i dlatego się nie mylę przy ogonach. A jak nie narysuję krzyżyka, to zazwyczaj robię go źle. I podobno to też się przydaje przy robieniu kucyków, w sensie kucyków, no fryzury. Że tutaj miejsce mamy splatania się włosów i idzie wedle tej myśli i tak dalej. Aczkolwiek akurat jeżeli chodzi o fryzurę, to rzadko z tego korzystam, częściej przy właśnie ogonach. Z nimi to pogrom jest. Kolejna rzecz. Poobserwuj, jak powinny wyglądać marszczenia na ubraniach. Proponowałabym zerknąć na tutoriale, po czym starała się znaleźć takie rzeczy w rzeczywistości, bo nie ma ogólnej zasady i wszystko robi się na wyczucie. Właśnie. Tutaj może rozwinę moją myśl z notatek. No po prostu ludzie, którzy zaczynają, ja w sumie też tak myślałam, jak nie wiem, jakoś na etapie rysuję od roku lub dwóch i uczę się zasad. Myślałam, że jest jakaś bardzo ważna reguła, że jednym prostym trikiem nauczę się robić marszczenie na ubraniach. I niestety to tak nie działa. Rozczarowałam się, ale rzeczywistość jest taka, że to tak nie działa. I wszystkie tutoriale to tak naprawdę jest próba przybliżenia w mniejszym lub większym stopniu, o co chodzi. Trzeba to robić na wyczucie, niestety. Innej drogi nie ma. I jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że... Co ja tu mam zanotowane dokładnie? Z jednej strony powinien być cień, z drugiej światło, czasem z obu stron, ale po jednej jest słabsze. Znaczy, no... Tutaj na przykład jest to zrobione na takiej zasadzie, nie mam pojęcia, co robię i jak to powinno wyglądać. Ale z kolei tutaj już to ma troszeczkę więcej sensu. O co chodzi właściwie? No o to, że tutaj powinno być jasno mniej. O. Bo akurat ten punkt właśnie, te dwie kreski, które się zazwyczaj pojawiają na line arcie, to są takie najciemniejsze punkty. I... Jak ubranie się marszczy, to bardzo często światło się odbija z jednej strony, z drugiej trochę mniej. I no nie wiem, jak wam wytłumaczyć lepiej marszczenia. W każdym razie, no po prostu innej drogi, jak dla mnie, prócz obserwacji rzeczywistości, nie ma za bardzo. I co jeszcze mogę dorzucić? No właśnie, jeżeli materiał jest cienki, to jest banalna rada, ale może niektórzy sobie nie zdają z tego sprawy. Jeżeli materiał jest cienki i podatny na gniecenie, no to po prostu tych marszczeń jest wiele i też w dość randomowych miejscach. A jeżeli materiał jest dość sztywny, to nie zachodzi taka sytuacja. Jak na przykład mamy materiał jeans. Jeans marszczy się tylko na zgięciach łokci, kolanach i no w tym punkcie, bo tutaj się marszczą spodnie, gdy siadamy. Tak to na ogół się za bardzo nie marszczy właśnie. Dlaczego? Bo jeans jest sztywny i gruby. Proste, proste. A jeżeli chodzi o materiał koszuli, powiedzmy, to marszczenie pojawiają się nawet tutaj na jak mamy długi rękaw, to marszczenie się pojawiają nawet tutaj po bokach wszędzie. Ale też zależy od materiału, z którego została wykonana koszula, bo jeżeli materiał jest sztywny, to te marszczenia są bardziej kanciate. No i jest ich mniej.
Więc no niestety, ale marszczenia to jest sztuka obserwacji i no niestety, ale trzeba się pewnych rzeczy nauczyć z własnego doświadczenia, bo to, że wam podam teraz jakieś regułki, to właściwie niewiele wam da. Mogę wam też powiedzieć tyle, że ubrania najbardziej się marszczą tutaj, bo tutaj siadamy. Pamiętajcie o tym, że po prostu siadamy i te marszczenia się pojawiają w tym miejscu akurat. I oczywiście na zgięciach, no po prostu wszędzie, gdzie zginamy swoje ciało. Tutaj oczywiście i w zależności od kroju, na przykład taki krój, tutaj mamy ściągacz, to tutaj też będzie się marszczyć. Właśnie tak bardziej odstawać, bo wiecie, tutaj się zbiera nadmiar materiału. Teraz mam taki kolor, że nie widać nic. No i jak mamy kaptur, to też tutaj często się marszczy, przykładowo. No i to chyba tyle, co bym miała powiedzieć o marszczeniach. A, jeszcze jedna rzecz co do bezimiennej, mianowicie kompozycja. Zwróciłam na to większą uwagę dopiero, kiedy trafiłam na taką grupkę z nieco profesjonalniejszymi rysownikami, którzy bardzo często zarabiają z tego, normalnie to jest dla nich praca. Właśnie artystów digitalowych. I oni bardzo dużą wagę przykładają do ogólnej kompozycji i wrażenia, jakie jest z danego rysunku. I tutaj muszę się dowalić, bo to jest rzecz, na którą właśnie mało osób w tym środowisku zwraca uwagę, ona jest niezmiernie ważna. Mianowicie, jak banalne rzeczy mogą zepsuć rysunek? Mianowicie, tutaj tło nie współgra z postacią, a powinno. Wiecie, ten rysunek miałby dużo większą wartość, gdybyśmy zrobili ciemne tło i dorysowali trochę więcej postaci, powiedzmy do pępka, powiedzmy. Mielibyśmy przerażoną postać, która jest oświetlona praktycznie z jednego miejsca i patrzy na coś, bo właśnie to światło z dołu sugeruje, że jest jakieś źródło światła, coś się stało może. No ale jest to portret, a tło kompletnie nie pasuje do tego, co jest na rysunku. W dodatku nie ma tutaj żadnego źródła światła, jeżeli chodzi o tło, które by miało coś w jakikolwiek sposób sugerować. No i właśnie chodzi mi o to, że to są takie pierdoły, nawet jeżeli nam się nie chce, to teraz sobie pomyślcie, nie chce nam się, no dobrze, miał być portret, chciało się poeksperymentować ze światłem, no ale pomyślcie sobie, co by było, gdybyśmy dodali tutaj po prostu ciemne tło i dorysowali kawałeczek postaci, no też by było lepiej. Po prostu musicie się czasem zastanowić przez chwilę nad tym, co właściwie chcecie przekazać tym rysunkiem. Nie jest to jakaś głęboka myśl, tylko no po prostu, hej, dzięki temu będzie lepiej wszystko. Także no po prostu musisz się trochę bardziej zastanawiać nad tym, w którym kierunku to ma zmierzać. Bo w tym wypadku no, obserwator może się czuć wręcz zmylony, bo jak gdy na to spojrzałam, to też miałam takie wrażenie, że to może coś ciekawego, ale no właśnie to tło tak jakoś sprawiło, że rysunek jest taki... Mogło być lepiej. Tak jak mówiłam, i tutaj głównie chodzi o klimat. Klimat jest ważny, pamiętajcie. Dobrze, to już jest wszystko, jeżeli chodzi o bezimienną. Zatem przejdźmy do drugiej osoby, mianowicie kaktusiary. I ona nadesłała takie oto rysunki i poprosiła też o ocenienie postaci. Pokażę wam te postacie. Chodziło konkretnie o te dwie. Jak mi się podobają? No jak mi się podobają? No moim zdaniem są całkiem sympatyczne. Aczkolwiek chyba kilka rzeczy bym zmieniła, ale to też jest kwestia gustu oraz tego, że podejrzewam, że te postacie głównie... Istota tych postaci polega głównie na ich historii i charakterze, bo widać, że to ma jakieś tło. Te rysunki nie są jakimiś głupimi portretami, które właściwie nic nie reprezentują. Tylko mają tutaj się pojawiły jakieś przedmioty, prawdopodobnie mające znaczenie symboliczne. Także no po prostu nie będę się jakoś bardzo wypowiadać, bo jak dla mnie lepsza jest taka przeciętna postać, ale z bardzo ciekawą historią, niż kolejna piękna postać bez charakteru.
i bez historii, bez czegokolwiek, po prostu sobie będący. Zatem, jak dla mnie, są spoko. Tutaj mam pierwszą postać i dla przypomnienia, tutaj jest druga postać. Co jeszcze muszę pochwalić? Niezły dobór kolorów i operowanie farbami. Znaczy, podejrzewam, że to są farby. Też w ogóle tu się pojawiła jakaś wzmianka o technice? Nie ma nic wzmianki. Podejrzewam, że to są farby, ale nie jestem w sumie pewna, bo tutaj może to są kredki? Nie wiem, załóżmy, że to są farby. Tak zakładam po tych plamach tutaj na przykład. I pracowanie nad perspektywą, czyli ta postać ma taką dość, że można powiedzieć, nietypową pozę, bo niektórzy nie są dość odważni, żeby spróbować czegoś takiego. Dobrze, to już wszystko z komplementów i teraz przejdźmy do moich uwag. Pierwszą moją uwagą, pierwszą rzeczą, do której się po prostu dowalę, jest coś, na co mi kiedyś zwracano uwagę, na którą nie zwracałam większej uwagi. Mówiłam, to jest mój styl, ja się dopiero uczę. Muszę się zorientować, jaki jest mój styl. To po prostu chodziło o sytuację, kiedy próbowałam stworzyć swój styl kreskówkowy i nie czułam się jeszcze w tym pewnie. Aktualnie ten styl jest całkiem nieźle rozchwytywany, już się połapałam co i jak, co wygląda dobrze, a co wygląda źle. I też wynika z mojego doświadczenia i zwykłego wyczucia. No i teraz muszę ci zwrócić uwagę na coś, na co no właśnie ja ignorowałam, ale ty już powinnaś zwrócić na to uwagę, ponieważ ja to mówię, a nie jakiś totalny random z internetu, którego nie kojarzysz, jak to było w mojej sytuacji. Mianowicie, te ręce są za chude w stosunku do nóg. Jest bardzo duża nierównomierność, w tym również do tułowia, bo możesz się tłumaczyć tym, że w kreskówkach też tak się zdarza, tylko że tam jest to trochę... To się trochę lepiej komponuje. Mamy na przykład postacie z bardzo dużymi głowami i po prostu małymi ciałkami. I ręce są mniej więcej tak samo chude jak nogi. Mniej więcej. Co też zależy bardzo od stylu i po prostu no, od tego, jak się na to patrzy. Jeżeli starasz się wykreować swój styl, musisz mieć kogoś, kto potrafiłby ci to ocenić tak szczerze i bezpośrednio, bo właśnie u mnie to głównie uwagę zwracały takie totalnie randomowe osoby, które widziałam, których w ogóle nie kojarzyłam i nie miałam do nich żadnego respektu, dlatego to ignorowałam. Ale no właśnie taka osoba by ci się przydała. Taki w miarę obiektywny obserwator. Jeżeli nie, no to nie wiem. Bo tutaj sytuacja jest dość podobna. Tutaj też mam bardzo chude nogi i realistycznych proporcji nogi i chude ręce, no. I to tak... No w tym... Na tych rysunkach to jeszcze nie wygląda tak źle, ale w tym miejscu to jest już drobna przesada w jedną stronę. A teraz co jeszcze powiem na temat tego, jak została narysowana ta postać? Chodzi mi tutaj o miejsce, nad którym się w sumie sama zastanawiałam, czy to jest błąd, czy to jest twój styl, czy powinnam na to zwracać uwagę, czy nie powinnam na to zwracać uwagi. Ale tak po wstępnej próbie narysowania tego doszłam do wniosku, że to jednak jest błąd anatomiczny, a nie twój styl. Czyli, nie napisałaś, że to jest jakaś cecha szczególna postaci, dlatego, no jeżeli napiszecie, że coś jest cechą szczególną postaci, no to nie będę na to zwracać uwagi, ale póki tego nie ma, no to... Chodzi tutaj mi konkretnie o to, że obojczyki jednak powinny się łączyć z ramionami, a jeżeli mamy tutaj zrobić to, jak ty to przedstawiłaś, to te obojczyki łączą się z nie wiadomo z czym. Po prostu jakbyś chciała narysować tą postać bez koszulki, to wyszłoby w sumie takie nie wiadomo co. A jednak takie podstawy powinny mieć miejsce. I no po prostu te ramiona powinny być troszeczkę wyżej. Nadal są zbyt niskie, jeżeli chodzi o realne proporcje człowieka, ale do tego stylu pasuje. Kolejną rzeczą, nad którą miałam wątpliwości i ostatecznie doszłam do wniosku, że jednak mnie wzrok nie myli, to jest zbyt przesunięta szyja. Nawet jeżeli postać jest przygarbiona, to powinna mieć trochę inaczej umiejscowioną szyję i to po prostu, jak się na to popatrzy z pewnej odległości, to nim to poprawiłam, to wyglądało tak...
Ja osobiście miałam takie bardzo mieszane odczucia i nie wiedziałam w sumie jak na to, co o tym myśleć, bo coś mi w tym miejscu nie pasowało, ale nie byłam pewna co. No i teraz już trochę moim zdaniem lepiej to wygląda. Mniej nienaturalnie. I być może ta głowa powinna być minimalnie niżej. Ale minimalnie, bo domyślam się, że to jest jedna z cech szczególnych postaci, że ma dość długą szyję, ale skrócenie jej minimalnie też by mogło trochę pomóc. Na przykład to taki kawałeczek, a jednak robi różnicę. Teraz dla porównania to. Tada! Moim zdaniem lepiej, ale ty możesz się z tym nie zgadzać. Nie wiem, jeżeli się nie zgadzasz lub masz coś do wytłumaczenia, to poprosiłabym w komentarzu. Bo tak jak wspominałam, to jest jedna z tych rzeczy, które teoretycznie można zrzucić na cechy szczególne postaci, ale to już chyba by wchodziło w sferę takich, jakby to ująć, no poważnego skrzywienia kręgosłupa, powiedzmy. Ale może, nie wiem. To teraz wypowiem się na temat pozostałych rysunków, tych dwóch konkretniej. To są rysunki na podstawie zdjęć. Dostałam te zdjęcia, ale nie miałam ich pokazywać, dlatego nie pokażę wam porównania. Mogę wam powiedzieć, że dość mocno ten rysunek dość mocno odbiega od tego, co zobaczyłam. Mianowicie, ta postać wygląda na około 10-latkę, prawda? Z tym, że jest to tak naprawdę nastolatka, taka, nie wiem, no powiedzmy około 15-letnia. 16 może nawet stworzy. 17. No to czyli no dość spore, jeżeli, znaczy bo... Jak powie się, że ktoś na rysunku wygląda na 35, a tak naprawdę ma 40 lat, no to nie jest żadna różnica, ale jeżeli już jest problem z rozróżnieniem 15-latki od 10-latki, to już źle wróży, bo wiadomo, dzieci się inaczej rozwijają szybciej niż dorośli. No i po prostu chodzi o to, że jak już rysujemy realistycznie, to musimy starać się oddać właśnie takie podstawowe rzeczy jak wiek postaci oraz jej mimikę twarzy, ale no właśnie też sztuka polega na tym, żeby dodawać coś od siebie. Ja o tym doskonale wiem, ale to akurat też to rzecz, którą wyciągnęłam z tej grupy dla artystów profesjonalnych. To jest właśnie to, że jednak trzeba pilnować takich rzeczy i to jest dość ważne, że bo w innym przypadku dalej będziemy popełniać te same błędy i nie nauczymy się niczego nowego. Czyli no, tam mimika twarzy to było takie, no nie wiem, może ja to dziwnie interpretuję, no ale no wiem, że ludzie jak się uśmiechają, chcą być sympatyczni, to jednak czasem to trochę inaczej wyglądało, ale na tamtym zdjęciu ja to trochę odebrałam jako takie złośliwe rozbawienie, ale z takim dość, no to miało swój urok, tak, fajnie by było to przelać na rysunek. Tylko, że tutaj mamy już przyjazną, uśmiechniętą twarz, taką wiecie, family friendly. I nie jak ma się to zdjęcie. Też tam były przymrużone oczy i tak wiecie, no takie spojrzenie charakterystyczne. A tutaj nie ma tego w ogóle, nie widać tego, że oczy są przymrużone. I właśnie rysując realistycznie trzeba zwracać uwagę najbardziej na brwi, to jak są przymrużone oczy i na usta i to jakie zmarszczki powstały dookoła. Zmarszczki mimiczne to się chyba nazywa, nie jestem pewna. No i po prostu takie rzeczy to bardzo przeinaczyły. I możliwe, że oczy są za duże i dlatego wygląda na dużo młodszą. W sumie nie przyglądałam się i teraz to mi błąd, bo teraz jakbym sobie otworzyła to wszystko, byście zobaczyli. Także no po prostu te zdjęcia nie przypominają, bohaterowie tych rysunków nie przypominają swoich odpowiedników ze zdjęć, tak to ujmę. To teraz odnośnie tego rysunku. Wiem, że zdjęcie było mocno przycięte i było robione od boku i ogólnie to dziecko było gdzieś tak ujęte na zdjęciu, tyle było mniej więcej widać, a na tym rysunku mamy już taką w sumie pustkę i mamy sobie jakąś buzię. No okej, tylko że no właśnie to jest tak dość głupio, niefortunnie rozmieszczone, przez co można mieć
trochę mieszane odczucia. Jest też takie rozmyte i takie w sumie trochę nijakie. I moim zdaniem powinna się zachować to, jak zostało to przycięte na oryginalnym zdjęciu. Jak wykonasz skan tego właśnie rysunku, to możesz to też sobie przyciąć, jeżeli ci zostanie jakaś pustka i zostawić tak, jak było w oryginale. Tyle. Bo tutaj na przykład też w miejscach, które musiałaś sobie dopowiadać, mianowicie to jest ta czapeczka, chyba czapeczkę zrobiłaś. Wygląda dość dziwnie i nie pasuje za bardzo. Zepsułaś trochę proporcje przez to, że musiałaś sobie coś dopowiadać. Dość często do tego dochodzi, bo ja na przykład też próbowałam coś zrobić ze zdjęcia i potem się zorientowałam, że hej, w miejsce, które próbowałam sobie domyślić, mianowicie ramiona, wyglądają dość dziwnie. I nie wiem, coś po prostu sprawia, że jak sobie dopowiadamy coś do zdjęcia i jakiś fragment, którego na zdjęciu nie było, a my koniecznie chcemy go przedstawić, to często wychodzi to dość dziwnie i nie polecam. Mimo, że teoretycznie się wie, jak się powinno to zrobić. Kolejna sprawa. To zwróciłam uwagę na to, właśnie widząc te zdjęcie. No też wam powtórzę jeszcze raz, nie pokażę wam ich, bo nie mogę, dostałam zakaz. Korzystaj ze zdjęć lepszej jakości. I albo musisz się zaopatrzyć w lepszy aparat, albo no po prostu brać najlepszy telefon, telefon z najlepszym aparatem, jaki znajdziesz. Ale jednak to, jakie zdjęcie masz jako przykład, robi bardzo dużą różnicę w stosunku do tego, co powstanie. Bo jak masz zdjęcie bardzo dobrej jakości, to jesteś w stanie przedstawić dużo więcej detali, zastosować efektowniejsze uproszczenia. Możesz się zorientować, jakie tam detale się pojawiły. A jeżeli mamy zdjęcie jeszcze z upiększaniem twarzy, to już tutaj się pojawia problem, bo przez to rysunek też jest taki dziwnie rozmazany, nienaturalnie i no szukaj jednak refek albo z internetu, no albo rób sobie lepsze zdjęcia. W sumie rysowanie z refek z internetu jest dość ciekawe, bo na Pinterestie na przykład jest bardzo dużo ładnych portretów, na których można się wzorować. No chyba, że to były jakieś rysunki na zamówienie, to też trochę zmienia sprawę, albo ktoś poprosił cię, nie wiem. Nie będę wnikać. I jeszcze co do tego, jakiej techniki użyłaś. Ja nie jestem pewna, nie interesuję się realizmem, ale być może powinnaś dalej eksperymentować z techniką lub używać trochę innych twardości ołówka, ale jak dla mnie to jest trochę zbyt rozmazane. Wygląda to bardzo niechlujnie. Nie wiem, czym to rozmazywałaś, ale musisz wiedzieć, że nie można rozmazywać palcem. Nie wiem, czy to było palcem, ale radzą wiszer albo chusteczkę. Palcem nigdy. No dobra, w ostateczności, jeżeli chodzi o jakieś bardzo małe powierzchnie i wiesz, że się nie zrobi syfu. No i też może też być taka opcja, że no po prostu to jest za dużo aż uproszczeń i przez to rysunki wyglądają tak se. Mogłoby być lepiej, ale no po prostu zachęcam cię do eksperymentowania. Ja nie jestem nieomylna. Mogę się mylić, tak jak już wspominałam, nie siedzę za bardzo w realizmie i to wszystko to są tylko i wyłącznie moje podejrzenia. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto to ogląda, kto się interesuje realizmem, to może też napisać co nieco od siebie w komentarzach, to będzie bardzo wskazane. Generalnie ta seria jest po to, żeby się dzielić radami. I jeżeli ja się w czymś mylę, to też powinniście o tym poinformować, żeby autor rysunku też mógł sobie przejrzeć te komentarze i w razie czego trochę zmienić zdanie co do tego, co ktoś mu powiedział, mianowicie ja. A skoro wysłał akurat do mnie te rysunki, to muszę być jakimś autorytetem, więc no tak, jak wspominałam, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie.